Wczorajszy dzień był dość ponurym dniem. Tak lekko mrzewiło, nie było słońca. Tam się pokazało przez pewien momencik pod koniec dnia na zachodzie, ale co jest istotne, to jest to, że już jest 15-16 stopni w nocy, a w Montrealu przymrozki. Także uciekłem do ciepła. Dzisiaj po południu prawdopodobnie będę już to mógł zdjąć, bo będę dzisiaj myślę dotrzeć do Nowego Meksyku. I dobrze, że pojechałem na tą drogę, bo tamtą 44 bym się męczył. A tak, jeszcze tylko 2 godziny Missouri, a później już jedziemy w Kansas i pojadę tym takim kanałem. No. Także dzisiaj trochę widoków. No to nie będą widoki, to będą takie w miarę płaskie tereny. No i dopiero później trafimy na moją drogę. Skrót taki, znaczy to dość konkretny szlak do Alamogordo w Nowym Meksyku, ale to chyba jutro. I to będzie pierwszy raz w moim życiu, gdy jadę tą drogą w drugą stronę, bo nigdy tak nie wychodziło, żebym miał tam zrzutkę. Także coś innego. Odkryję tą drogę z drugiej strony, co wydaje mi się będzie ciekawe. No. Idę umyć zęby, kawka i ruszę. Tułaczka przez Amerykę trwa. Tak, stopy pełne, nawet w niedzielę. Może nie pełne, ale bardzo zaludnione. Trzeba przyznać, że ekonomia jest na poziomie bardzo, bardzo tętniącym, rozwinięta jest. Jest prawie tylko 4% bezrobocia, także nie pracuje ten, kto nie chce. Kilka razy już tak w Stanach było. A później przychodzi krach i ktoś zbija na tym kasę. No, tu w Missouri na 7000 czuć już te stany takie. Klimacik. Jak się tak wyjedzie z tego Illinois, Indiany, tylko już tak niby to samo, ale ciut inaczej. Tu to już jest taka normalna autostrada w Missouri. Tak jak widzicie. Po lewej stronie pobacza prawie wcale nie ma. Między autostradami jest dość mały pas, także bardzo jest łatwo zrobić czołowe z drugiej strony. No i te pasy są jakby węższe, tak mi się wydaje. I tak jest. I wcześniej pobocze po tej stronie było mniej więcej tej samej wielkości co po lewej. Dopiero teraz, znaczy teraz, od paru lat chyba je powiększyli. Także tak, no i cały czas są górki w dół i w górę i chwilę nieuwagi, nawet jak się człowiek spojrzy w bok, to trakiem łatwo tak tańczyć. I nie wiem czemu, ale w Missouri prawdopodobnie dlatego. Gdy przejeżdżam, dużo częściej jeżdżę na objazdy. Wczoraj też w nocy pojechałem na objazd, bo był jakiś mały wypadek. No. Fajne jest Missouri, ale mogliby ciut poszerzyć te autostrady, bo miejsca jest. Taka moja sugestia. Kolejny truck stop, kolejny pit stop, tym razem tylko prysznic, szybki. Są takie godziny w ciągu dnia, w niedzielę, żeby się można było wykąpać bez kolejki. Taki właśnie to był dzień, moment. I tak kurde, jeżdżę i czegoś mi brakuje w tym trucku. No i w końcu wymyśliłem, czego mi brakuje. Moich waniliowych choinek zapasowych. Zapachowych. Jedna na przód, dlatego że ten truck taki duży, będzie jedna na tył. Tego mi właśnie brakowało, cholera jasna.
Także suniemy dalej, teraz już jestem w Kansas. Zaraz dojadę do Wichita i tam odbijemy na kanał. Pięknie, pół godziny postoju, tak jak sobie zaplanowałem. Nawet jak mi się nie śpieszy, śpieszy mi się. Czy to się jedzie przez Oklahomę, czy to się jedzie przez Kansas, opłata drogowa nas nie ominie, bo tutaj są zawsze jak się jedzie na południe tole. Znaczy można to jakoś ominąć na pewno drogami bocznymi. Tutaj szczególnie w tym, w Kansas, no ale to by było bez sensu, bo traciłbym czas. Także tak, tak zwane turnpike. Tutaj się to nazywa turnpike? Nie wiem. W każdym razie Wichita. Stop for ticket. I to będzie ostatnia ostatni odcinek autostrady przed landem i później będziemy się przebijać z Wichity aż do Tucumcari w Nowym Meksyku drogą boczną. I teraz będziemy się tak, ja to zawsze mówię, kanałem turlać aż do Nowego Meksyku. Rano było 18 stopni, a teraz jest znowu 9-8 stopni w Kansas. Mam nadzieję, że jak zjadę tam w Nowym Meksyku na dół, już tam na południe, to Alamogordo, chociaż tam też bywa zimno, no to tam się znowu ociepli. No i teraz się tak ubrałem w czapkę i w dres i w ogóle, bo będę tankował, kolejny pit stop. Jak mi się nie śpieszy, mogłem tam zatankować, ale jak mi się nie śpieszy, to zamiast iść dzień na dwa razy, czyli na dwa okresy jazdy, 5,5 albo tam no, ciut mniej, ciut więcej, to czasami nawet dzielę na dwa razy, dwie przerwy sobie robię. Wiadomo, że nie będą to przerwy po godzinie, ale co to, najpierw sobie zjadłem się wykąpać, teraz zjadę zatankować, zjeść coś i później mi zostanie już tylko ile? 4 godzinki jazdy, 4,5. No to już tak po 4 zacznę szukać parki na tym szlaku, bo to jest parę dróg, 400, później 160, później 54, jest sporo truck stopów. No i teraz zjadę na Lowsa dolać paliwa do pełno, fajnie wychodzi, bo stąd do celu mam 1550, czyli jak będę na pełne baki, to jak dojadę do celu będę już tak na połowie albo ciut mniej, defa też doleję. I no ja muszę zawsze pamiętać o wadze, tak? Jak w tym traku, bo on jest ciężki, także jak już będę chciał ładować, lepiej żeby było poniżej połowy baków. Chociaż to mam teraz, nie mam chłodni, no ale mniejsza z tym, taki nawyk już mam i będę miał i tak sobie to obliczyłem. No. Kolejny pit stop. No taka jest praca kierowcy, no. Załaduj, weź na czepę, jedź, śpi, tankuj, zjedz. Załaduj, wróć. Wróć do domu, zrób coś i od nowa. Taka karuzela, praca, rutyna. Standard. Sałata, szpinak młody, do tego pomidorek, ryż z kurczakiem. Teraz postanowiłem kupować takie coś. Jest to droższe, ale jest to już umyte. No i tu mam różne. Szpinak, sałata, taka sałata, wygodniejsze. No wiem, że łatwiej jest umyć, taniej jest umyć sałatę, później ją schłodzić i tak dalej, ale to mi się wydaje bardzo wygodne. Bardzo wygodne dla człowieka w trasie. Do tego kupię sobie pomidorki, trochę cebuli, pieczarki będą do warzyw zamrożonych. I tutaj wziąłem 4 ziemniaki, 3 cebule. Kurde, zapomniałem słoniny kupić. Ja tak sobie czasami lubię zrobić, jak nie mam co, jak mam trochę czasu, ziemniaczka na słonicę. No cóż, następnym razem. Proszę. Ciut oliwy.
nie za dużo. Nie mam czasu, ani mi się nie chce na żadne preparaty, surówki, ryż z kurczakiem i do tego trochę trucizny. Na pomidorki niedużo, bo ryż i kurczak już jest przyprawiony. I mamy smaczny obiad w trasie, proszę Państwa. Tak jest. Tam się niech wietrzy przez ten czas, to niech stygnie. 45 minut razem z tankowaniem się wyrobię. Później mi zostanie 4 godziny 15 minut jazdy. Także ja liczę, że te 4 albo 3,5. Bo i tak w ostatni dzień dojadę do końca i tak. Ale już dojadę za późno, żeby mnie rozładowali. Nie szkodzi. Będę się o tym martwił dopiero we wtorek. Jeszcze jutro zadzwonię do spedycji, jak będzie wyglądał mój powrót. Kto w ogóle mnie... Kto jest moim dyspozytorem, bo ja nawet nie wiem teraz, jak to działa. Ostatni dzień jazdy przed rozładunkiem. Wczoraj tylko 10 godzin, 15 minut pojechałem. Nie wykorzystałem 45 minut, ale dobrze. Za miesiąc będą logbooki, więc to już będzie tak, jakbym jechał na logbookach. Czyli się nie będzie już jeździło równiutkie 11 godzin. No i jakoś do tego ciepła nie mogę dojechać, cholera jasna, 0 stopni. Myślałem, że będę klimę uruchamiał, a tu uruchamiam ogrzewanie. Że jeszcze jest ciemno, bo to już jest różnica godzin dwie wstecz, więc w sumie już jestem prawie przy 40, mam jakieś 60 mil do 40, to akurat w sam raz dojadę do 40, pojadę kawałek 40 i na tą moją drogę, która jedzie z Santa Rosa do Alamogordo, do Las Cruces, będziemy mieć już wschód słońca za nami i mam nadzieję ładne widoki. Na razie tak trochę jest mgliście tutaj, z tego co widzę. Praca. Dzisiaj 10 godzin pojadę, albo 11, albo 10,5. Jutro podjadę godzinkę, pójdę do celników, rozładuję i będziemy myśleć, co dalej. Także jedziemy. W tej gle przejeżdżamy. Jak oni to mówią, historyczną drogę 66 i dojeżdżamy na właściwy szlak Interstate 40, miejscowości Tucumcari, Nowy Meksyk. Szef do mnie dzwonił, gdzie jestem, bo ostatni raz widział mnie na satelicie w Wichicie. A jestem ciekawy, jak on mnie widział na satelicie, bo nie mam chłodnia. U nas na chłodniach jest satelita. Ale najwyraźniej, kurczę, w traku też jest pewnie ten Volvo Link, czy jakoś tak. Ja mówię, że jestem tu i tu. No mówię, dlaczego jechałeś przez Wichitę? Ja mówię, no najkrótsza droga. Poza tym miałem wiele czasu
jednego i drugiego truckstopu, to będzie po prawej Flying, po lewej Loves. Ten jest. No i podsumuję, że ta droga całkiem fajna. Może by na kawę? Nie, kawę wypiję później w Santa Rosa. Droga całkiem fajna, spokojna, mniej usypiająca niż autostrada, bo dość często się tam coś działo, w sensie takim, że trzeba przez miasto przejechać, ale nie było jakichś takich korków czy coś. Po prostu miejscowość, zwolnienie tam do 50-60, a później 2 godziny spokoju. No, to też do przelotowe jest wszystko. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Wracamy na szlak, równie zamglony, tylko 100 km i dalej uciekamy na lądówkę, na kanał, ale to już taki dozwolony, bo to jest też najkrótsza droga ta. Jest to jakby mniej mil niż autostradą i w miarę równoległa. No, dobra. Widzieliście, była mgła i nagle zrobiło się słonecznie. I tak jadę i tak patrzę na termometr. Jak wstawałem, było 3-2 stopnie, nawet tam na szybach widziałem przymrozek. A teraz jest 14 stopni, nawet nie wiem kiedy, nie zdążyłem zauważyć. Z 4 stopni skoczyło na 15-14, naprawdę tak jest. Także jak zjadę na dół, do Nowego Meksyku, tam niżej, Las Cruces, w tą dolną część Nowego Meksyku, a dzisiaj będę spał już w Arizonie, 100 km od Nogales, albo ciut dalej, no nie wiem, jeszcze nie obliczałem, to na pewno będzie dużo, dużo cieplej, chociaż w nocy na pustyni bywa zimno, a w dzień bywa gorąco. Gorąco mam na myśli 20-25 stopni, chociaż tam w Phoenix jeszcze do tej pory są, widziałem 30 stopni. No i zobaczymy. Także szybki postój na kawkę, pomarańczy zjem i lecę dalej, no 15 minut. Później stanę na obiad, pół godziny albo 40 minut i praca na luzie. Już jesteśmy w tej Santa Rosie, nie wrócę na autostradę. Bo i tak zjeżdżam tutaj, to pojadę kawałek tą drogą 66 i tutaj widać wyraźnie, to jest 66. Tu. No i tu się ona już schodzi. W miastach 66 jest, ale w większości miejscowości, znaczy poza miejscowościami, przerobili 66 w 40, aczkolwiek są miejsca, gdy idą obydwie drogi równolegle. No. Obydwie drogi równolegle. Także my sobie przejedziemy. Oryginalnie miałem jechać tu, rogalik i tu. Przejedziemy całą 66 w miejscowości Santa Rosa. Stara 66. Fajnie, jak się jedzie tamtą drogą, widać z daleka autostradę i mówię, o, te szlaki się tam gdzieś łączą.
Dobra. Koniec tej przejażdżki. Tyle starej drogi 66, która obecnie się nazywa Business 40. Historic Route, proszę, jest znak. A teraz to jest droga 54. Cóż. Ta sama, którą jechaliśmy aż od teoretycznie Wichita chyba. Tam była 400, 54, nie wiem, nie patrzyłem dobrze na numer, ale wiem, że w pewnym momencie była to 54. I kontynuujemy dalej, skręcamy nią w lewo aż do Von, później Von będzie rozjazd na Alamogordo, w Alamogordo będzie odbicie na, można jechać albo do El Paso, albo na Las Cruces. Tam jest fajna przełęcz. Może tam właśnie stanę na obiad. O, to byłby plan. Dzieje w tej dolinie, w tej długiej, szerokiej dolinie. 20 stopni, ale wieje. Skrzyżowanie, stop, skrzyżowanie, parę domów. Trzeba uważać, tutaj powoli jechać i wyjeżdżamy za jakieś kilometr, półtora i tyle. I stąd będzie 100 kilometrów do Alamogordo. 5425 stóp nad poziomem morza, to daje nam 1654 metry. Także dość wysoko. No ale to w porównaniu do Wyomingu to nic. Dlatego tu jest cieplej. Chociaż nocą, tak jak mówiłem wcześniej,
temperatura spada poniżej zera. No, to jest to skrzyżowanie, o którym mówiłem. Four-way stop tak znany. Kto przyjedzie, ten pierwszy, ten lepszy. A jeżeli się przyjedzie w tym samym czasie, to ten z prawej ma pierwszeństwo, tak w Polsce. I w Tularosa się złączymy z drogą, już nie pamiętam numeru. I tam już z Tularosy jest kawałek do Alamogordo. Z Alamogordo odbijamy w prawo na południowy zachód i po raz ponowny powiem o tej przełęczy. I tak chyba mi wyjdzie do 8 godzin jazdy pracy, żeby tam stanąć na pauzę, bo w Kanadzie, znaczy w Stanach, przypominam, po 8 godzinach trzeba wziąć obowiązkowo pół godziny pauzy. Można wcześniej, ale maksimum to 8. Tyle. Carrizosa. O, na wjeździe szeryf, to szeryf czy tylko normalny trooper, czatuje, czy ktoś by przypadkiem nie jechał za szybko i od razu mandacik. Tu jest zwolnienie z 65 do 40. Mrugniemy mu. Żeby się nie naciął przypadkiem. Czasami człowiek zapomni, nie? Ja już sobie obiadzik zrobiłem. Tu jest dopiero pierwsza, południe. Już jesteśmy w strefie 2 godziny do tyłu. Jest ciepło, także muszę się przebrać. Rozprostować kości trzeba. Fajnie jest ten Volvo. Tu okno otworzy człowiek. Znaczy uchyli. Oni by tak mogli zrobić, żeby właśnie były przesuwane. Tu uchyli, tam uchyli. Jak się podgrzewa, a nawet jak się gotuje, to zapach od razu ucieka. No. Kurde, jak to fajnie jest. 24 stopnie. Przebiorę się w krótkie spodemki. To jest to. Nowy Meksyk, Arizona, zimą. Floryda ma inny urok. Floryda jest bardziej wilgotna. Uwielbiam. O, cześć, Stany Zjednoczone. Kurde. Tak cały czas, jak obserwujecie mnie na Facebooku, czy tam na Instagramie, bardziej na Instagramie jestem teraz aktywny. Na Facebooku, no, poszczególne rzeczy udostępniam. Tak właśnie mam przemyślenia, podjąłem tą decyzję, że chcę się kopnąć w dupę, skończyć z trekkingiem. To ma być mój ostatni rok taki regularny. Chcę wrócić do Polski na stałe, coś tam sobie wykombinować, ale po prostu to jest choroba. Jak ja tutaj jestem, jak widzę te widoki, to jest ciężka praca. Jest ciężka praca, naprawdę. Człowiek czasami ma dość, jest zmęczony. To są długie godziny z samotności, za kółkiem i tak dalej. Ale po prostu to jest to. To jest ten styl życia, to jest nauk, to jest... Słyszałem historię takiego faceta, który jeździł 20 lat w Montrealu. Załatwił już sobie pracę na konstrukcji, już wszystko miał ugrane, poszedł do roboty, 2-3 dni popracował. Tak rano wstał, wypił kawę i ten nawyk wypicia kawy jakoś w nim obudziło te emocje, że mówiłem, wali to wszystko, wraca na traki. 2 dni wytrzymał. Nie wiem, no zobaczymy. Ja nie chcę całego mojego życia spędzić za kółkiem, ale nawet gdybym miał to zrobić, to powiem wam, że nie wiem. Spełniam się w tym. Jakoś tak. Jeszcze się spytam szefa, bo ostatnio jest ta faza namycia naczepy, czy mogę tą umyć. Jak jutro nie będę miał co robić, to by było fajnie, by była czyściutka. W sumie czemu miałby nie ten. No jutro jak rozładuję, to zepnę razem te osie. Bo raz, że się inaczej tym manewruje, bo środek jest tu, więc muszę w szerszy łuk brać. Ale jak jest ciężko, jak robię ostry zakręt, ta opona, ojej, jak ja na nią patrzę, to mi się źle robi. Boję się, że pęknie. Tak samo jest z cofaniem. Jak cofa się, to tamta dostaje. No. Ten układ jest bardzo, bardzo... Znaczy dla opon jak przy ostrych zakrętach jest bardzo, bardzo niekorzystny. Kurde, jak tu fajnie. Jak tu fajnie. 3 minuty monologu. O matko, ciekawe ile z tego wytnę. Przydałoby mu się jednak trochę umycia, bo on był już na północy Kanady. Ja się prawdopodobnie z tą naczepą mijałem. Jak jechaliśmy z Alanem w podwódnej, no. Coś takiego było. No nieważne.
Także widać ślady soli. Przydałoby się umyć. I nic, jedziemy dalej. Jeszcze 3,5 godzinki jazdy, ale tam jest widoczek. 3,5 godzinki jazdy. I pauza. Później jutro rano godzinę, półtorej, w zależności gdzie stanę. Rozładunek. No i dałem mu opcję. Powiedziałem mojemu szefowi, napisałem mu maila teraz, że ja nie wiem, z czym macie zamiar ściągnąć z Nowego Meksyku. Nigdy tak daleko na flatbedzie nie byłem, na platformie, więc daję ci opcję, że będę miał jeszcze 22 godziny jazdy, pracy, więc ewentualnie gdzieś podjechać, coś zrobić, czy robię pauzę przed, czy robię pauzę po, żeby on miał opcję, żeby wiedział. No. Oni też nie są przyzwyczajeni, bo chyba, tak mi się wydaje, ten koleś, co był od tej dywizji flatbedów, wyleciał i teraz po prostu może ją zamykają, może ją nie zamykają. Muszą mieć parę naczep do obsługi pewnego klienta, także nie pozbędą się wszystkich, ale to już nie będzie taka praca regularna. To będzie właśnie taki na z doskoku i w sumie z doskoku raz na jakiś czas nie przeszkadza mi to zrobić. Bo jest bardziej na luzie niż na chłodni. Bo na chłodni jak się wraca, no to jest stres, że trzeba szybko wracać. A tu w jedną stronę, w drugą stronę te ładunki się nie psują. Aż tak bardzo nie są one potrzebne. Czy tam jeden dzień poślizgu albo dwa, to nie ma nic problemu. Fajnie, że pospamowałem trochę na Snapie. Wrzuciłem parę zdjęć na Insta, teraz cofam. Bo jednak tak dziwnie to wygląda. O, teraz mogę wrócić na autostradę, znaczy na drogę. Tam nie chciałbym jednak, może opony bym przedziurawił, albo bym się na kamieniu, nie wiadomo co. Także 3,5 godziny jazdy przez pustynny Nowy Meksyk, później Arizonę. Gdzie dojadę, tam dojadę. Tutaj raczej na tej autostradzie, w tych rejonach nie trzeba się martwić o miejsce, bo nawet jak nie będzie na trackstopie, to pełno miejsca się znajdzie tak obok trackstopu. Tylko wiadomo, na trackstopie fajniej, bo jest bliżej, mniejsze ryzyko napadu i tak dalej, i tak dalej. Także przejeżdżamy teraz przez Las Cruces. Zawsze mi tak wychodziło, że wieczorem przejeżdżałem, także teraz zobaczymy to miasto w dzień. No i później przebijemy się do dziesiątki. Wyjedziemy ze strefy przygranicznej, także będzie border control. Bo jak byliście uważni, po lewej stronie był... A nie, nie nagrałem tego. No był, w każdym razie wjechałem w strefę przygraniczną i zaraz z niej wyjadę. Tutaj jak się jedzie do Nogales, właśnie się przejeżdża przez... Jak się jedzie na dziesiątce w ogóle, od powiedzmy Teksasu aż do, nie wiem, do, no powiedzmy do Phoenixa w Arizonie, to jest parę tych checkpointów, że się wjeżdża w strefę, wyjeżdża, wzjeżdża i tak dalej. No, także dzisiaj mnie jeszcze czeka rozmowa z Border Patrol, znaczy rozmowa. Zadają mi pytanie, co wiozę, kim jestem, jaka narodowość i jedź sobie dalej. Ale jak zdecydują, to zawsze mogą sprawdzić, z czegoś nie ukrywam. Okej. Okay. Czuć pewnie w moim głosie, że się cieszę, że tu jestem, nie? Po prostu jestem jak dziecko. Za każdym razem, jak mnie długo tutaj nie ma, to tak mam. I ostatni raz tą drogą jechałem w drugą stronę, jeszcze bordowym, przed wakacjami. Ostatni trip przed wakacjami, co pojechałem do Las Vegas, załadowałem w Nogales i wracałem. A widzicie, teraz jadę do Nogales. A co dalej? To nie wiadomo. Takie miasto jak miasto typowo amerykańskie, jak się wjeżdża. Są wszystkie fast foody, jakieś sklepy większe, sieciowe. I później wjedziemy w tą starszą część miasta, przejedziemy przez centrum, kilometr, dwa i tyle będzie tego miasta. Ameryka wszędzie jest podobna przez te korporacje. Zresztą jak jeździłem po Europie, we Francji, w Hiszpanii, to oczywiście nie w miastach, bo Europa jest, ma swoją specyfikę, to jest stary kontynent, ale gdy się wyjdzie za miasto, no to też macie Reale, znaczy teraz już Reala nie ma, no Tesco, nie Tesco i tak dalej, i tak dalej. Też te centra handlowe, które tak coraz... No jest to praktyczne, ale dla mnie to jest szpecące. No. No, już tutaj do dziesiątki. Deming, Lordsburg. Do Lordsburga patrzyłem, było 120 mil, czyli 2 godzinki. Czyli godzina 15. W Arizonę się wtoczę.
tym ciepełku kończę kolejny dzień pracy. Traktor trochę się zgrzał, zanim go zgaszę, muszę poczekać, aż się schłodzi, żeby wszystko ładnie się wystudziło, a szczególnie turbinka. Zrobię obchód, czy wszystko ok, czy przypadkiem nie mam gdzieś gumy jakiejś. Tfu, nie powinienem. No i co, jutro rozładunek. Godzinę stąd. Jutro trochę będę miał przeboje, bo muszę iść do celników amerykańskich na samej granicy z Meksykiem. Anulować ten tranzyt cały. I tam patrzyłem na Google'ach, jest tak jakoś dziwnie. Mam niby zaparkować na stacji Shell, ale to nie jest truck stop, coś tam, nie wiem. I później na piechotę muszę iść w stronę Meksyku i przy samej granicy z Meksykiem. Tam, gdzie będą traki z Meksyku wjeżdżały, ja muszę wejść do środka, tylko że z drugiej strony chyba. No i pójść do celników amerykańskich, to jest tylko formalność, no. Ale jak człowiek nigdy nie był w tym miejscu, to nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. No, mogę tam się zaparkować, ale wolę tu. Już zaszło słońce i już zaczyna mi się troszeczkę zimno robić. Także tak. Jutro lecimy na rozładunek.